władze stawały pieniądze, a kompletnie ich brak. Kryzys lat 30., kryzys lat 50., kryzys lat 70. Wreszcie po stanie wojennym na osłodę rozpoczęto w 83 roku drążenie metra. Szczęśliwie po, o, bagatela 25 latach zakończono budowę pierwszej linii. Obecnie pierwsza linia z południa na północ miasta ma 23 km długości, 21 stacji, a przejazd nią trwa 38 minut. Ja prosi kolega, żeby uzupełnić moją wypowiedź 20 sekund, ponieważ teraz zgodnie z rozkładem ma trwać każdy z przejazdów. Już widać gmach Politechniki Warszawskiej, gmach z początku XX wieku według projektu architekta Stefana Schindlera. Piękny budynek z niesamowitą aurą robiącą wrażenie. Na ponad 18 wydziałach Politechniki uczy się tu przeszło 30 tysięcy studentów. Trzeba przyznać, że dla wielu z nich okres studiowania na ukochanej Poligudzie to wrażenie naprawdę zapadające w pamięć. Nierzadko przyjemne, choć się może doświadczyć na przykład mówiąc o niej przez chwilę. Czy wspominałem już Państwu, że warszawiecy oprócz tego, że kombinowali, to jeszcze byli bardzo przesądni. No dobrze, więc byli na tyle przesądni, że nikt nie chciał jeździć linią z numerem 13. Nie było takiej linii specjalnej, czego się nie robi dla pasażerów. Nikt z motorniczych nie chciał prowadzić wagonu o numerze taborowym 13. Więc nie było takiego wagonu, no, czego nie robi się dla swoich pracowników. Ale z mieszkaniami już nie poszło tak łatwo, bo też nikt nie chciał mieszkać pod 13, natomiast poradzono sobie w inny sposób. Otóż mieszkanie numerowano od 1 do 12, potem było mieszkanie 12A, a potem mieszkanie 14, 15, 16. Dojechaliśmy do skrzyżowania z Aleją Niepodległości. Ten budynek różowo-szary, proszę wybaczyć, mężczyźni widzą tylko 16 kolorów, więc ten budynek po lewej stronie, po przeciwnej stronie skrzyżowania, to jest budynek przedwojenny i on był schronieniem dla Władysława Szpilmana, który okrywał się tutaj po upadku Powstania Warszawskiego. O tym wybitnym pianiście traktuje film Romana Polańskiego, właśnie o takim samym tytule pianisty. Jeszcze na szczęście odbywają. No cóż, jest to cała fabryka podziemna pełna wody. Są tu całe hale z wodą. Są tu filtry bezpieczne, powolne, chemiczne, mechaniczne, filtrowanie wody.